Siema, hejo z rajderzy. Ten deszczowy dzień, wybieram się właśnie do Piotra na wymianę opony. Bridgestone zakładam na tył. Cały czas lało od rana, teraz dopiero trochę przestało, czyli mam szczęście. Motocykl i tak jest cały zasypiony, bo wczoraj po deszczu jeździłem. Tak się zastanawiam właśnie, czy będzie tam gdzieś miejsce u Piotra, żeby oponę spalić. Czy mi na to pozwoli? Nie wiem. Zapytam. Sprawdzi od razu też stan łożysk na kole. No i nowa opona jak wleci, to będzie dopiero. Potrafię rozróżnić dobrą oponę od złej, no te po prostu są stare, no stare, twarde. No i co, i w tygodniu będę zamawiał też oponę na przód. Też Bridgestone, tylko po prostu trochę tańszą. Nie ten najwyższy model, bo na tył zamówiłem najwyższy model. Ona kosztuje niecałe 1200 zł. Kosmos jak za oponę. No ale tak jak czytałem, to ma najlepsze opinie, lepsze niż Pirelli Corsy. A że kiedyś zawsze na Panigale miałem te Pirelli Corsy, no to mówię sobie, no trzeba spróbować. Jak tak piszą, czyli badali to na pewno. Trochę fajerka będzie usypiona. Wiecie jak to jest, po mokrym jechać fajerą, to zaraz wszędzie piachu na wodzie. Pamiętam kiedyś w taki duży deszcz i gradobicie jechałem. O jeny, to ten łańcuch to aż skrzypiał. A o 13 burze u nas mają być. O, mam nadzieję, że zdążę. Jest teraz około 12. No i co? No i nie możemy się doczekać z całą ekipą wyjazdu w sobotę. A plan jest taki, dzisiaj z Patrykiem rozmawiałem, że prawdopodobnie Mazury. Może się uda odwiedzić Fabika. Pamiętam jak jeszcze ja kanału nie miałem, to Fabika oglądałem. No i mam nadzieję, że w tą sobotę to pogoda dopisze, bo to różnie pokazują. W telewizji mówią, że burze jakieś. Telefon pokazuje raz burze, raz... Palimy gumę? Jo. Wymieniamy. Nie idzie spalić dobrze gumy, syf taki tu wychodzi, mówię wam. Guma twarda, ale to chyba to jest z twardości tej gumy, że po prostu ona jest do dupy. Zębatka w jakim stanie? No to bardziej to zawsze poprzednie widać. Nówka, nie? No, poprzedniej zawsze jest, przednia jest się bardziej zużywa. Aha. Luzy na łożysko? To zaraz zobaczymy na tym, na maszynie. Znając życie, to ja, wiesz? Ja to robiłem. Nie no, ta opona to zero przyjemności palenia.
cały motocykl usypiony. W ogóle na płaskim asfalcie była, a cała się drze. Ty zobacz, jak to się podarło wszystko. Chyba jeździliśmy ostatnio. Pozdry w razie czego, byku. Koledze chyba napęd wtedy siadł. Tak mi się wydaje, po tym złamanym ogonie poznaję. I po tej fajnie zamontowanej tablicy. Pozdrawiam. Chłopak od motoziomków. A coś tu zrobił. Lampa ci się wypięła? Łe, tam jaka nówcia, ale mięciunia. Czuję to. Czujesz to? Tu waha starła. Honda. Lepsza jak wygląda. To dzięki, Piotr. Szerokości. Teraz czekać tylko na sobotę, na fajny, ciepły dzień, żeby asfalt był dobrze dogrzany. Takie 24 stopnie to już na asfalcie to już jest fajnie, bo słońce jak jeszcze przyjdzie, to do 50 stopni asfalt dochodzi. Szybko opona się nagrzewa, ta będzie się bardzo szybko nagrzewała. Tamtej nie mogłem w ogóle nagrzać. Nawet po 200 km nie była nagrzona. Pamiętam w Panigale te pirelki, to praktycznie tam ile? Chwila, moment. 10-20 km i były gorące, a na torze to nie szło ich dotknąć. Jedyny sposób, żeby wytrzeć szybę, to jest szybka jazda i obrót w lewo lub w prawo. Wtedy krople spadają nam z szyby. Ale musi być prędkość, tak to nie zejdzie. O, teraz to dopiero leje. O ja. Ta skóra będzie cała mokra. W telefonie pokazywało, że o 13 będzie ulewa i burza. No to chyba ta godzina już jest. Czyli dobrze mi pokazuje. A za to drzewka się nam podleją. No ty, majster. Kuźwa. Ja nie wiem, no nie ma wyjazdu, żeby kurde coś się nie... Tragedia, nie? No nie ma wyjazdu, żeby coś się nie... Nie było jakiejś takiej sytuacji. No nie wiem, ile ja mam jechać. 20 na godzinę. Tak jak mówiłem, tutaj przejechałem od Piotra, ile nie wiem, z 5 km, 6 na mokrym, nie? I czuję, że ona jest ciepła. Czuję tutaj środkiem, że jest ciepła. No wiadomo, tu nie dogrzewałem boków, ale tu ona jest ciepła, nie? Na 5-6 km po kałużach, po mokrym. Będzie dobrze, będzie dobra opona. Będzie dobra jazda.